Chyba jestem już live, jeszcze sprawdzę tylko jaki internet używam, ale jest ok. Dobra. Kochani, mamy 9. Witam serdecznie na live. Przywitam się tutaj ze wszystkimi osobami, które wchodzą. Godzina 9 i temat. Powiem tylko cześć Dorotko, cześć Patrycjo. Widzę, Ania dołączyła też, świetnie. Jest tam jeszcze kilka osób, super. Witam, witam. Słuchajcie, ten temat, który dzisiaj Wam napisałem, czyli wiem, co zrobić, jak się zmotywować. Jeżeli już nie masz tej takiej motywacji do dalszej pracy, nawet bym nie powiedział do pracy, ale do różnej rzeczy. I tak naprawdę, co trzeba by zrobić? Ale zanim to chciałbym się z Wami przywitać, chciałbym się zapytać, skąd piszecie? Tu widzę Dorotka, no to już wiem, że to jest tam, okolice są Gdyni. Ania też jest... No to tutaj jeszcze, ale widzę kilka osób takich nowych, to napiszcie skąd do mnie tutaj piszecie, jakie miasta. Ja tu bardzo chętnie sobie zapiszę zaraz. Mam nadzieję, że troszkę będzie tych osób, ale nie oczekuję, że będzie dużo. Dopiero rozpoczynam tą swoją, powiedzmy, przygodę z tym, żeby Wam pomagać, żeby Wam troszeczkę podzielić się z Wami moimi pomysłami, moimi jakimiś takimi, jakimś moim doświadczeniem, które... Tak, Kasia spokoju obok, które pomogło mi właśnie w sytuacjach, kiedy straciłem tą motywację, kiedy, przepraszam, kiedy przyszedł ten moment zwątpienia, bym to nawet tak nazwał, i właśnie po to ten dzisiejszy temat. Poznaj, super, super. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, ten live będzie u mnie na moim kanale na IGTV, więc będziecie mogli śmiało sobie go odsłuchać, jeżeli ktoś nie może teraz, albo nie wiem, nie będzie mógł, albo chciałby sobie nawet przypomnieć. Więc zacznijmy od tego. Ja mam też prośbę, żebyście w międzyczasie pisali, jeżeli oczywiście chcecie, ja nie namawiam ani nie zmuszam, ale żebyście pisali, cześć Edytko, żebyście pisali też ewentualnie swoje problemy, podzielcie się nimi, może uda nam się w tej wspólnej konwersacji coś wyciągnąć, właśnie porozmawiać, może dam akurat jakąś taką pomoc w postaci jakiegoś swojego pomysłu na to, jak sobie z czymś radzić. Super, Magda, cieszę się również, że zdążyłaś, bardzo się cieszę. Ok. Słuchajcie, temat jest chyba takim tematem, którym poruszamy go, czy mamy do czynienia z nim dość często, szczególnie jako osoby, które po prostu pracują. Tak? Mówi się, że nie ma pracy idealnej i chyba mogę się z tym zgodzić, powiem szczerze, nie wiem jaka praca musiałaby być, żebyśmy byli my ludzie ogólnie zadowoleni kiedykolwiek. Pozdrawiam Zgierz, pozdrawiam. Także wydaje mi się, że nie ma takiej pracy i ta praca zależy, czy ten taki, powiedzmy, ten nasz stan emocjonalny zależy chyba tylko i wyłącznie od nas. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że powiedzmy zacznę od jakiejś swojej historii, tak, że miałem takie chwile zwątpienia, będąc instruktorem. Nie mówię, czy to było Association, czy to Zumby, ale to było gdzieś tam, powiedzmy, po kilku latach bycia instruktorem. No i miałem taką chwilę zwątpienia, tak? Nie wiedziałem, czy chcę dalej prowadzić zajęcia, czy ewentualnie właśnie idę w dobrą stronę, czy to, co robię ogólnie, tak? Czy to, co staram się dawać od siebie, jak dawać od siebie, czy ma to sens. A robiłem, wiadomo, tak jak każdy instruktor, tak? Czyli chodziłem na zajęcia, budowałem grupy, budowałem społeczność, tak? Społeczność, czy to właśnie była społeczność po prostu osób, które do mnie przychodziły, które kochały zajęcia, czy to Zumby, czy to teraz Association. Hello, Roman. I za każdym razem oczywiście to społeczeństwo mi się rozrastało. Ja bym powiedział, nawet bym to nazwał jako rodzinę. Bo uważam, że osoby, które przychodzą do nas na zajęcia, to po części już tak stają się bliscy. Naprawdę, bo czasami i pomagają, i wspierają, za co ja jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny wielu, wielu, wielu osobom, które spotkałem na swoim życiu. Cześć Asiu. I mogę powiedzieć, że tak, że to właśnie budujemy taką swoją małą rodzinę, tak? Czyli tych bliskich, wszystkich swoich. Oni czasami nawet stają się instruktorami później, tak? Więc tutaj jest wiele, wiele takich nowych aspektów się pojawia.
Ale to co najważniejsze już później na sam koniec, to wydaje mi się, to jest akceptacja samego siebie. My jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy nie wiadomo kim, tak? Mamy wady, mamy zalety. Czekajcie, ktoś mi tu coś wysyła. Mamy wady, mamy zalety. I ja osobiście, nie powiem, że wymyśliłem to sam, bo byłoby to kłamstwem. Zacząłem się szkolić od jakiegoś czasu, od kilku lat. Może powiedzmy najbardziej chyba rozwinąłem to sobie w tym roku, ale już zapoczątkowało to powiedzmy ta nauka w zeszłym. I zacząłem się szkolić w stronę treningu mentalnego. Nie ukrywam, bardzo, bardzo mi pomógł Jakub Bebączek, którego polecam Wam serdecznie, jeżeli chodzi o człowieka, który naprawdę daje niesamowitą wiedzę, niesamowitą energię i pomysły, narzędzia do tego, jak pracować, jak ze sobą samym pracować i później oczywiście szkolić też, czy uczyć, dawać rady przede wszystkim, tak, innym osobom. I właśnie ten trening mentalny jakby zacząłem jakby od tej osoby, od Jakuba. I pomogło, pomogło bardzo. Przede wszystkim to, co powiedziałem właśnie na początku, czyli akceptacja samego siebie. Jeżeli mamy swoje wady, mamy swoje zalety, to musimy je koniecznie zaakceptować. Nieważne, co będzie ktoś o nas mówił, nieważne, kto będzie coś o nas gadał, jeżeli zaakceptujemy swoje wady, swoje zalety, to mnie osobiście zawsze to przypomina o tym, co robię. Dlaczego to robię i jak bardzo to kocham. Jeżeli to sobie przypomnę, a wiele razy to, naprawdę, wierzcie mi, wiele razy to przypominałem, dlaczego robię pewne rzeczy, dlaczego, bo kocham to, kocham właśnie akurat, ja kocham taniec, kocham tańczyć, kocham uczyć ludzi, kocham być na zajęciach, kocham też właśnie to, żeby być z tymi ludźmi, żeby ich nauczać, żeby dawać im przede wszystkim uśmiech, radość, to przypomina mi o tym, żeby nie myśleć o tym, co jest za mną, z tyłu głowy, czy informacja, taki szum od osób, które gdzieś tam są z tyłu i nam dopuszczają do nas jakieś takie informacje, które oczywiście no, nas nie motywują, nas tylko po prostu demotywują i nie pomagają się rozwijać dalej. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zaakceptowali siebie, swoje wady, swoje zalety. Nie bójmy się. Po prostu też ponieść jakiś porażek, tak? Bo wiemy, że porażki są jakby lekcją dla nas i każdy, kto się podnosi, to jest silniejszy, tak? Jeżeli ja na przykład, a propos, powiedzmy, czas, kiedy byłem Zumba instruktorem, tak? I mieliśmy, to było coś nowego, świeżego tak naprawdę. Każdy był instruktorem, każdy próbował iść jak najwyżej, tam nie było tytułów, nie ma zresztą dalej tytułów. Każdy mógł być jakby prezenterem. I odniosłem wrażenie po zakończeniu całej kariery, powiedzmy, że jakby w Zumbie nie było do końca takiej współpracy pomiędzy instruktorami. I pokazało mi to, że nie osiągniemy czegoś więcej, czegoś razem, znaczy czegoś więcej, czegoś jakby nie zbudujemy większych imprez, jeżeli faktycznie nie będziemy współpracować razem. I później zaczęliśmy to robić. Zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy współpracować z instruktorami. I pokazało mi to, że nawet jeżeli to są instruktorzy ode mnie, od innych instruktorów, to nieważne, czy jesteśmy w jednym mieście i mamy zajęcia, 10 tysięcy zajęć i tak dalej, bo jeżeli ja kocham to, co robię i ktoś inny kocha to, co robi, to wierzcie mi, zawsze, powiedzmy, znajdzie swoich klientów, swoich odbiorców, którzy będą do Ciebie przychodzić. I każdy, musimy też zaakceptować to, że każdy ma prawo do tego, żeby robić zajęcia. Każdy. Więc ja skupiam się na sobie, na swoich wadach, na swoich zaletach i na tym, co kocham, żeby móc iść w tą dobrą stronę, żeby dać jak najlepszą energię i odrzucam wszystkie negatywne rzeczy, które znajdują się gdzieś tam blisko mnie, które chcą jakby podejść do mnie. Także tutaj bardzo mocno kieruję Was do tej rzeczy, jeżeli chodzi o pracę. Takiego treningu mentalnego na początku nad swoją właśnie nad takim zaakceptowaniem siebie. Edytka napisała, jeśli kochasz to, co robisz, to już osiągnąłeś wielki sukces. Tak, słuchajcie, jutro będę nagrywał swój pierwszy odcinek, też będzie na Instagramie, być może też będzie na YouTube, zobaczę.
To jest właśnie taki, chcę zrobić taką historię swojego jakby życia z tańcem. Czyli jutro będzie pierwszy odcinek właśnie a propos tego, jak rozpocząłem swoją karierę i co się stało. A odpowiadając tutaj tak na to, co napisałaś, to tak, ja mówię, no, dziś kocham tańczyć od dawna, dawna. Jutro możecie się dowiedzieć, jak to się rozpoczęło i bardzo śmiesznie zresztą, ale zawsze, zawsze gdzieś taniec to będzie coś, co jest bliskie mojemu sercu. Uważam, że bez tańca nie byłbym szczęśliwym człowiekiem. Nie wyobrażałem sobie kiedyś, żeby przestanę tańczyć. Miałem taką sytuację, ale się nie poddałem. Także tutaj kieruję to do was, żebyście, jeżeli kochacie tańczyć, to róbcie to, róbcie to z sercem, róbcie to z uśmiechem, dajcie właśnie swoim ludziom, swoim klientom tą energię, a nawet jeżeli nie jesteś instruktorem, słuchajcie, to też jest bardzo ważne, bo uważam, że jeżeli nie jesteście nawet instruktorami, nie macie nic wspólnego nawet z byciem instruktorem, po prostu chodzicie na zajęcia, nawet nie musi być to association. Wierzcie mi, jak wielu ludzi możecie zarazić do tego, co robicie. Nawet czy to będą zajęcia association, czy to będą zajęcia zumby, czy to będą w ogóle jakiś trening fitnessowy, tak? Niech to będzie trening, powiedzmy, taki typowy, powiedzmy, jakiś crossfit, no nie wiem. Jeżeli wy to będziecie robić z uśmiechem, z radością, to na pewno o wiele szybciej osiągniecie sukces, niż jak będziecie po prostu się zastanawiać, tak? Czy ja to mam robić, czy to nie mam robić. Potem dać z siebie, znaleźć tą taką iskierkę radości, właśnie iść po ten sukces, iść po to, co daje ci radość i daje radość też innym. Bo pamiętajcie, że jeżeli zaakceptujecie też siebie, to ja często sobie przypominałem, jak już byłem taki zagubiony. Powiedzmy, zwierzę wam się. Miałem taką sytuację, że jak każdy zresztą pewnie, chciał pewien coś osiągnąć. Moim celem, czy moim marzeniem, zawsze ja to mówiłem, że chcę jakby spełniać swoje marzenia i dalej spełniam swoje marzenia. Nie czekam na to, żeby one się spełniły, staram się spełniać. I bardzo chciałem być trenerem w programie Sensation, obojętnie, czy to będzie nawet elite trener, czy jakiś tam basic trener, obojętnie co. Chciałem po prostu uczyć ludzi. Bardzo mocno chciałem, ale wiemy, jak to jest w życiu, tak? Jeżeli coś bardzo chcemy, najczęściej przychodzi to później. No i ta druga rada, właśnie a propos teraz do tego, co nawiążę, to jest cierpliwość. Słuchajcie, bardzo mało brakuje nam cierpliwości. Ja sam osobiście jestem bardzo ciężki, jeżeli chodzi o tą cierpliwość. Uczę się jej, nabywam ją. Chyba z 4 razy próbowałem chodzić na siłownię i tam cisnąłem się z dietami i tak dalej, katowałem. Więc tutaj jakby buduje się tą cierpliwość. Uważam, że jeżeli ktoś jest mocny, tak, wewnętrznie gdzieś tam, no to bardzo gratuluję od razu, natomiast ja wiem, że muszę się tej cierpliwości uczyć. Ale koniec końców, gdzieś przychodzi ten moment sukces właśnie, gdzie zostajemy nagrodzeni. I ja miałem taką właśnie w swoim życiu chwilę, że no gdzieś dążyłem, starałem się, tak, robiłem wszystko, co w mojej mocy było, żeby no zostać zauważonym. Żeby dostać szansę przede wszystkim od firmy Sensation, żebym mógł uczyć. I już miałem taki moment, że już mówię, a właśnie myślę, że to już nie wyjdzie, ale co sobie powiedziałem, że nieważny jest ten tytuł, nieważne jest to, żeby po prostu być tam gdzieś w firmie, tak, i pomagać, czy uczyć ludzi, po prostu będę robił to, co kocham. I zacząłem z powrotem jeszcze mocniej, bardziej starać się o swoich ludzi, o swoje zajęcia. I wierzcie mi, naprawdę przyszedł taki moment, jeden dzień, to był jeden dzień, gdzie ja już się pogodziłem z tym, że już naprawdę nie będę miał nic, nie, po prostu nie będę gdzieś tam szedł, rozwijał, tak? Bo często słyszę to słowo rozwijał. I powiedziałem sobie, jest ok, jestem w tym miejscu, w którym chcę być, kocham być, uczę ludzi, jestem też instruktorem, daje mi to szansę tego, żeby po prostu być szczęśliwym. I generalnie przyszedł ten moment, tak? Dostałem pierwsze powiadomienie z zapytaniem właśnie, że dostanę tego elita. Ale wierzcie mi, trwało to 2 lata. Także zobaczcie, jak wiele musiałem czekać, jak wiele musiałem pracy wykonać. Tak, dokładnie. Dobrze napisała tutaj akurat Asia, że rozwijasz się niezależnie od tytułu. Zgadza się, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo przede wszystkim to, co ja uważam, to kieruję teraz do instruktorów, czy to basic, czy to elite,
że osobiście uważam, że nie tytuł daje nam szansę, żeby być kimś, kto daje ludziom więcej niż sam tytuł. Nie wiem, czy dobrze chcę się wyrazić. Chodzi mi o to, że możemy być zwykłym instruktorem, a mieć olbrzymią grupę ludzi, którzy nas będą wspierać, którzy nas będą kochać za to, co robimy, a nie kim jesteśmy. Także ja życzę Wam, żebyście właśnie robili wszystko z serca. Jeżeli nawet już tracicie tą nadzieję, to poszukajcie sobie w sobie. Przede wszystkim zaakceptujcie swoje wady, zalety i poszukajcie sobie, za co ludzie Was kochają na Waszych zajęciach. I nie zapominajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Bo robicie coś, co daje radość. Radość na zajęciach. Być może każdego dnia, być może co drugi dzień, być może raz w tygodniu, ale dajecie radość innym. Także trzymam tutaj za Was kciuki. I żebyście po prostu dalej się rozwijali, bo można się rozwijać. O tym powiem może na jakimś następnym, na przykład następny piątek, porozmawiamy sobie, jak można się rozwijać, jakie ewentualnie pomysły mam, które pomagają mi się dalej rozwijać. Okay? Spróbujmy sobie zrobić małą konwersację. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało napiszcie. A ja postaram Wam się pomóc. Cofnę troszkę się do tyłu. Jest, słuchajcie, jest Edyta. Edyta, ja powiem szczerze, że Succession po mojej pracy to miód na serce. Kocham to i kocham Was, przekazujących nam uczestników swoją pasję. Właśnie, słuchaj, Edytko, to jest fajna rzecz, którą napisałaś, bo powiem szczerze, że jak szedłem na zajęcia, to zawsze chciałem dać z siebie jak najwięcej, chciałem dać ludziom jak najwięcej i też wymagałem od ludzi jak najwięcej. W momencie, gdy poszedłem do pracy jako pośrednik nieruchomości, to zacząłem być tym jakby tym samym klientem co inni, tak? Przychodziłem po pracy i byłem zmęczony. I ludzie zaczęli. Jakby ja zauważyłem, że ludzie po prostu są zmęczeni po pracy, po swoim dniu, po domu, więc zacząłem rozumieć ich, dawać tą empatię, tak? Czasami widzicie, że czasami nie warto wyciągać od razu pochopnych wniosków, gdzieś tam się angażować, być mocno, bo zawsze gdzieś z tyłu jest jakiś moment, tak, w życiu ludzi, który powoduje po prostu, że ktoś może być zmęczony, ktoś smutny, ale jeżeli po prostu przyjdziecie i dacie im tą swoją radość, swoją miłość, to jestem pewien, że jeszcze bardziej Was pokochają za to, co będziecie robić. Asia ma pytanie. Jak sobie teraz radzi ze spadkiem uczestników na zajęciach? W ogóle powiem szczerze Ci, Asiu, tak, że w ogóle nawet o tym nie myślałem i nie myślę. A jeżeli już, to myślę, co zrobić, żeby było ich jeszcze więcej. Bo wiem, że to jest chwilowe. Chwilowa sytuacja, którą, no, na którą nie mamy wpływu. A jeżeli nie mamy na coś wpływu, to uważam, nie powinniśmy za bardzo angażować swoich energii, tak, w to. I tutaj raczej bym właśnie jakby ze swojej strony starał się iść w innym kierunku, tak? Czyli to, co nawet ostatnio, przyznam, gdzieś tam rozmawiałem z wieloma osobami, najlepszą rzeczą, jaka była do tej pory, którą zrobiłem przez ten okres właśnie pandemii, to była praca. Robić coś, byle nie myśleć o tym, co się dzieje, co może się dziać, tylko myśleć o tym, co mogę zrobić, żeby polepszyć, żeby osiągnąć swój sukces, żeby spełnić swoje marzenia. To też jest jedno z wielkich haseł i chyba podstawowych haseł Jakuba Wybączka. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Także tutaj po prostu spełniajcie swoje marzenia, a nie czekajcie, aż się spełnią. Mam nadzieję, że Asia, wyczerpałem temat. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, dziękuję, Asia. Staram się naprawdę i właśnie wydaje mi się, że chyba jestem takim w tym momencie, gdzie chyba bardziej szczęśliwy nie byłem, powiem szczerze, naprawdę. Wiele pracy wykonałem, bo nie mówię, że to jest coś na farcie, tak? To jest naprawdę wiele pracy, wiele energii włożonej, ale tej takiej pozytywnej, mocnej energii, takiej, której daje mi kopa na każdy dzień,
I staram się właśnie ją później oddać, bo wierzę w tą, oczywiście jest dobra i zła karma, ale ta dobra karma, jeżeli ją przekazujemy, to wierzę, że ona wróci do nas. Także tutaj po prostu jak najbardziej mówię, no, chcę dawać, bo wiem, że w końcu kiedyś ona, już nawet mogę powiedzieć, tak, ona już wraca, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Przede wszystkim w tym roku no, byłem po raz pierwszy w życiu w ogóle w Korei Południowej, prowadziłem warsztaty pomimo całej sytuacji, gdzie tam już była koronawirus. Przepraszam, napiję się tylko. Ja sobie zapiszę, słuchajcie, te wasze pytania, bo nie chciałbym dzisiaj wszystkiego poruszać. Chciałbym, żebyśmy w piątki, jeżeli będzie to możliwe, żebyśmy w piątki właśnie będę starał się wam pomóc, dać jakąś energię, dać jakiś pomysł, dać jakieś narzędzie być może, które pomoże wam właśnie w rozwijaniu czy to grup, czy to samego siebie, tak? Nie chciałbym, żeby ten live był zbyt długi, nie chciałbym, żeby tutaj pojawiały się zbyt dużo szczegółów, ale konkretnie, żeby po prostu było taki jeden temat, konkretny jeden temat, który ma wam dać kopa, ma wam dać jakiś pomysł na to, że jutro wstanę, jutro się uśmiechnę z samego rana i pójdę działać, tak? Jutro będę miał zajęcia, nie wiem, wstanę, zjem owsiankę, idę na trening, a propos mnie. Także dzisiaj też od niedawna już chodzę na treningi. Pierw zacząłem właśnie w domu, teraz już na siłowni, ale o tym też opowiem kiedy indziej. Także tutaj odpowiem na to pytanie. I może zróbmy kolejnego live'a. O, lampa mi uciekła. Na kolejnym live'ie może właśnie poruszymy temat, co zrobić. Czekajcie. Co zrobić, żeby właśnie, czy było więcej ludzi. Ja powiem, troszeczkę już powiedziałem ten temat, ale powtórzę jeszcze raz. Cierpliwość. Cierpliwość to jest ta rzecz, która jest potrzebna. Serce, która jest dla ludzi. Uśmiech, która daje radość dla wszystkich. Także te rzeczy, trzy dla mnie, to są trzy dla mnie rzeczy podstawowe, ale chciałbym je omówić na następnym live, jeżeli będę mógł. Oczywiście w piątek. Kochani, mam nadzieję, że udało mi się pomóc Wam choć trochę, dać taką, powiedzmy, tą nadzieję, iskierkę nadziei, ten taki, jakby powiedzmy, pomysł na to, jak sobie radzić z tymi rzeczami codziennymi, które nas gdzieś tam dołują, sprawiają, że po prostu nie chcemy czy nie możemy pracować, ale wierzę w to, wierzę w Was, że właśnie jako instruktorzy, jako też nasi fani, nasi klienci, jeszcze chętniej będziecie chodzić właśnie na zajęcia, będziecie też pomagać instruktorom, ale też chciałbym, żebyście byli jak instruktorzy, czyli zarażać innych swoją pasją, swoją miłością do tańca, do programu, bo bez Was nie byłoby nas. Także bardzo Wam dziękujemy, bardzo dziękuję dzisiaj instruktorom również, którzy mnie odwiedzili i tak, pokora również, dobrze Magdo mówisz, oczywiście. Ale pewność siebie też. Pamiętaj, Madziu, że pewność siebie to nie jest, że muszę chodzić z nosem, tak, tylko ta pewność, czyli zaakceptowanie po prostu siebie, własnej takiej, powiedzmy, słabości, ale też i mocnych stron. Kochani, zrobię tak, cudownego weekendu zaraz. Zrobię tylko jeszcze jedną rzecz. Na Instastory wrzucę ankietę, na której poproszę Was, jakie tematy byście chcieli, żeby właśnie poruszyć. A ja postaram się przygotować dla Was konkretne narzędzia, pomysł, oczywiście, które mi pomogły, z których korzystam od innych osób, szkole się, uczę się od innych osób, nie tylko właśnie tańca, bo tańca też się szkole od innych osób, ale też i właśnie tej takiej sfery mentalnej. On tutaj akurat jest jeden człowiek, który mi bardzo pomaga, jest to Jakub Bączek, powtórzę. Także śmiało go odwiedzajcie, naprawdę warto. I bardzo, bardzo Wam dziękuję. A przy okazji jeszcze zaproszę, oczywiście to jest dla mnie też bardzo ważne, bo chciałbym rozwijać swoje association online. Jeżeli ktoś jest daleko, spoza Wrocławia, nie może do mnie przyjeżdżać, to zapraszam serdecznie na swoje zajęcia online, które prowadzę w środy, piątki, soboty. Tam jest godzina 19, a w soboty o godzinie 15.
15, jutro już pierwsze kolejne zajęcia, nawet będą sobie trzy moje ulubione, zresztą takie fajne z Singapuru, bardzo je lubię. To są osoby, które za bardzo, bardzo tam dbały o mnie, także jutro im na pewno podziękuję. Jeżeli chcesz się zapisać na takie zajęcia online, napisz do mnie, ja pomogę Ci, wszystko wytłumaczę, jak możesz się połączyć, jak zapłacić za takie zajęcia. Myślę, że są one tańsze nawet niż w klubie za pojedyncze wejście, także zapraszam serdecznie. No i na dzisiaj dziękuję i oczywiście życzę również Wam miłego wieczoru. Jutro pamiętajcie, pierwszy odcinek, jak rozpoczęła się moja kariera Salsation, zumby, tańca, może piłki, może karate. Dowiecie się już jutro. Dzięki wielkie, kochani. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa.